We wtorek 17 września w Cieszyńskim Ośrodku Kultury wręczono coroczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez powiat cieszyński za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku ubiegłym. Uhonorowano również laureatów plebiscytu sportowego organizowanego przez tygodnik Głos Ziemi Cieszyńskiej, a także najlepsze szkoły powiatu, które rywalizowały we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Tego wydarzenia nie mogłoby zabraknąć. Spotykamy się na corocznej gali, podczas której uhonorujecie tych sportowców, których na terenie powiatu cieszyńskiego nie brakuje. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście nie brakuje. Powiedziałabym, że powiat cieszyński to kolebka wspaniałych sportowców. Począwszy od najmłodszych, skończywszy już na tych dojrzałych sportowcach, którzy osiągnęli niejednokrotnie wielkie wyniki. Nie tylko w naszych lokalnych zawodach, ale również w ogólnopolskich czy międzynarodowych. My cieszymy się z tego bardzo. Jesteśmy zadowoleni, że to właśnie u nas, w powiecie cieszyńskim, rodzą się ci wielcy sportowcy. I postanowiliśmy, jak corocznie, ich uhonorować. I tutaj właśnie ta gala sportu, niech to będzie ich święto, bo oni są bohaterami dzisiejszego popołudnia.